Gwiezdnych Wojnach były 3 części, Cody kontra Roman będą 3 części. Kurde! Ale to nie ma żadnego twistu logicznego, to po prostu ale to nie musi być powiedział sorry, ale walczę ja i tyle. Kolejny program o wrestlingu, odcinek pierwszy. Kapał, witajcie serdecznie po raz kolejny. Udało nam się wrócić. Mówię pierwszy, chociaż teoretycznie drugi, ale ten który ostatnio się pojawił, był naszym... prologiem, epilogiem, zawsze zapominam, co to jest za słowo. Bardziej prologiem niż epilogiem. Prologiem, no właśnie. No, w naszym wypadku to może być epilog, a w sumie też, bo my się bardzo szybko podpalamy, żeby coś zrobić, jeszcze szybciej nam się gasi zapał. Natomiast dzisiaj wracamy do formuły trochę bardziej podcastowej. Ostatnio mówiliśmy o tym, że te formuły się będą zmieniać, ponieważ na SmackDown wydarzył się segment, który no, w mniemaniu wielu ludzi popsuł nam Road to WrestleMania, zanim ono się na dobre rozpoczęło. W związku z czym Tomek, będąc bardzo oburzony cały dzień tym, co się wydarzyło, chciałby o tym porozmawiać. Spoko. Widziałem segment, mogę o nim coś powiedzieć. Dla tych, którzy go nie widzieli, podczas SmackDown do ringu wszedł Roman Reigns, który odniósł się do słów Setha Rollinsa z Monday Night Raw. Odniósł się do słów Cody'ego Rhodesa generalnie i pokazywania na niego, że to Cody go wybiera i tak dalej. Przyszedł Cody, powiedział, że Roman, ja od ciebie wszystko zabiorę, ja chcę ten pas, to jest pas, który był dany mojemu ojcu, ale mu potem zabrany i tak dalej. Ale, i to jest to ale, które wszystko popsuło, to nie będzie na WrestleManii. I wtedy... Właśnie to wszystko naprawiło. No właśnie do tego za chwilę przejdziemy. To o tym będzie ten odcinek, że każdy z nas ustosunkuje się do tego, co zobaczył i powie, co myśli, bo być może się będziemy różnić w opiniach. Znaczy jak powiesz, że uważasz, że to jest pozytywna zmiana, to będę musiał przemyśleć naszą znajomość chyba. Ktoś musi być adwokatem diabła i być może padł na mnie. Natomiast do ringu wszedł The Rock i main eventem nocy drugiej prawdopodobnie będzie starcie Romana Reignsa z The Rockiem. Także to, co jeszcze parę tygodni wydawało się opcją odrobinę fantazyjną, trochę fantasy bookingiem i czymś, gdzie no, to zaczęli teasować, a tak naprawdę parę lat temu, a potem gdzieś po raz kolejny do tego wrócili. Jest oficjalne już teraz teoretycznie, tak? No przynajmniej do tego zmierzamy. Cody, tak, Cody oddaje swój spot, jeżeli chodzi o walkę z Romanem Reignsem i to Rock będzie się z nim bić, także jak ty się z tym czujesz? Powiedz mi, jak ty się z tym czujesz? Super segment, bardzo fajny segment, podobał mi się. Bardzo wytrzymał taką stabilizację przed WrestleManią. A tak całkiem na poważnie to trochę myślałem nad tym segmentem i szczerze mówiąc, ja wiem, że być może jeszcze to jest jakaś relacja na gorąco, chociaż wydaje mi się, że już nie i ciężko mi wymyślić gorszy booking w historii wrestlingu. Dlatego, że wszystkie durne decyzje bookingowe, jakie kiedykolwiek w wrestlingu miało miejsce, przynajmniej miały jakiś sens z poziomu kayfabe'u. A to nie ma żadnego sensu po prostu, nawet z tego poziomu. Dlaczego? Dlaczego? No bo pomyśl sobie, jakie są jakieś najgłupsze decyzje wrestlingowe, bookingowo-wrestlingowe, jakie się przychodzą ci na myśl. No nie wiem, no. Pierwsze, co mi przychodzi na przykład na myśl, to jest jak Goldberg pojechał Wyatta z pasa zaraz przed WrestleManią. Nie wiem, tego typu rzeczy. No ale to wszystko się spina kayfabe'owo, no bo tak naprawdę jeden wrestler pokonał drugiego, więc zakładając, że wrestling jest prawdziwy, no to... Czemu miałoby być to dziwne? Po prostu wygrał A, nie wygrał B i tyle, czy tam odwrotnie. No. A w tej sytuacji to Cody storyline'owo przez cały rok gada o swoim story. Cały do 2 lat gada, że przyszedł po to, żeby wygrać pas swojego ojca. Wygrał cały Royal Rumble po raz kolejny, tylko potem powiedzieć, nie, kiedy indziej, no wiesz, no. Okay. W żaden sposób logiczny się to nie zmienia. Okej. Ja mam 2 wnioski tutaj. No, dajesz od razu. Pierwszy wniosek jest taki, że Cody nigdy nie powiedział, że jego story w tym momencie się kończy. To story się po prostu odrobinę przedłuży. Natomiast czy się przedłuży, to też jest moim zdaniem zupełnie inna historia, ponieważ dla mnie tak naprawdę przez te ostatnie 2 lata to story nie było Cody musi pokonać Romana Reignsa. Cody musi zdobyć pas. Nie. Cody musi zrobić ten pas, konkretnie, który ma Roman Reigns. No w tym promie, ale w tym promie tak, do tego wrócił. Natomiast moim zdaniem Cody będzie walczyć o pas na WrestleManii, tylko będzie walczyć o ten drugi pas, ponieważ ja oglądając ten segment, i tu mnie możecie poprawić, ja nie wiem, ja może mieszkam w kraju, w którym mówi się po angielsku i wydaje mi się, że relatywnie jestem w stanie się dogadać z tymi ludźmi, ale nigdzie nie zostało powiedziane, że Cody oddaje swój spot za wygranie w Royal Rumble Rockowi. On po prostu nie wybiera The Rocka, w związku z czym dla mnie, jeżeli chodzi o kayfabe i logikę, Cody Rhodes jako zwycięzca Royal Rumble tegorocznego dalej ma title shota na WrestleMania. I moim zdaniem to będzie teraz wykorzystane na Setha Rollinsa z racji tego, że plan z Punkiem się niestety posypał, bo to był oryginalny plan, więc dla mnie to, co zrobili w tym momencie, ten mix, wynika tylko i wyłącznie z tego, że Punk im się wysypał, trzeba było wstawić kogoś do drugiego main eventu, dostajemy w takim razie Rollins kontra Cody o pas i dostajemy Rock kontra Roman, co moim zdaniem na papierze wcale nie jest złe. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj fani Cody'ego Rhodesa są wszędzie, natomiast dla mnie osobiście Roman kontra Rock jest większym main eventem, no sorry. Więc zacznijmy od pierwszej rzeczy. Po pierwsze, nie jestem fanem Cody'ego Rhodesa, żeby była jasność, okay. Aczkolwiek uważam, że jego promocję, jego cały, że tak powiem, build do WrestleMania 39 zrobili na tyle dobry, że ciężko było mu nie kibicować i tak naprawdę ludzie czekali cały rok po prostu, żeby zobaczyć teraz to, co spodziewali się jeszcze niedawno, że zobaczą. Po drugie, Cody walczący z Sethem o pas B nie ma żadnego sensu. Ma. No, jaki ma sens? No, a ja ci Cody powiem jaki, bo ja wiem, co się wydarzy dalej. Cody to przegra. Nie, Cody to wygra. No i całe story nie ma sensu. Nie, bo ma sens, ponieważ WWE zatacza koła bardzo często. Jestem święcie przekonany, że w tym momencie w czyjejś głowie zrodził się pomysł na to, żeby zunifikować pasy z powrotem. I dostaniemy na przestrzeni kolejnego pół roku albo roku Cody kontra Rock o unifikację pasów i wtedy Cody zgarnia wszystko i jest tym gościem, który właśnie kieruje federację i kończy swoje story jeszcze wyżej niż powinien. Okej, jest to absolutnie tragiczny booking. Ja mam poglądy sprzed 10 lat. Ja ostatnio pod pierwszym odcinkiem zostało mi to powiedziane. Ja bardzo przepraszam, ale moje poglądy są adekwatne do tego, jak wygląda WWE. Możemy dywagować na temat AEW i Indysów i tego, jak tam wygląda booking, ale niestety, jeżeli chodzi o federację, nie Vince'a, bo to już nie jest federacja, starego Greda, to pewne kanony i pewne sposoby bookowania się nigdy nie zmienią. Zresztą to zagranie z tego tygodnia, dzisiaj praktycznie, to jest właśnie typowy booking Vince'a, więc jeżeli macie pretensje do moich poglądów sprzed 10 lat, to dlatego, że one są cały czas aktualne i dla mnie payoff tego wszystkiego będzie taki, że tak, no znowu skończymy z jednym pasem, bo po co 5 lat kończymy z jednym, po to, żeby je potem rozłożyć i na przyszłej WrestleMania dostaniemy Cody kontra Roman o unifikację pasów. Okej, po pierwsze, bookerem to nie powinien zostawać nigdy. Oczywiście. To jest mój pierwszy... Jestem wrestlerem, w związku z czym mam dzisiaj bluzę swojej lokalnej federacji, gdzie wczoraj wpierdol zostałem dosyć mocny, w związku z czym dziękuję za takie powroty do ringu. Za mocny, biorąc pod uwagę, co powiadasz dzisiaj. No tak, no pobampowałem trochę wczoraj, w związku z czym trochę mi się bardziej odkleiło. W ogóle w kontekście bampowania jest mi bardzo przykro, bo ja muszę siedzieć i rozmawiać z tobą WWE, a moi dobrzy przyjaciele bawią się w tym momencie na PTW w Częstochowie. I oglądam Marcina Jemana, więc życie jest niesprawiedliwe. Chciałbym przypomnieć, że nie musisz ze mną rozmawiać, ale miło to słyszeć, Grzegorzu. Zawsze doceniam twoje szczere słowa. A wracając do tematu, to Cody wygrywający pas B, o którym tak naprawdę sam powiedział, że ten pas B jest ważny, ale tak naprawdę to nie jest pas, o który tutaj chodzi, doprowadzi do niczego. No i co wtedy? Cody się w ogóle nawet nie powinien w takiej sytuacji z tego cieszyć, bo to nie jest jego end goal, co nie? Po prostu wygrałem pas pocieszenia. Tak, no ale historia się nie musi jeszcze kończyć. Historia się miała skończyć rok temu, tak? Nie skończyła się. Przeżyliśmy kolejny rok i historia się dalej nie kończy. No to się skończy za rok. Rany boskie. Okej, ale to, na tym polegał chyba cały sens. Cody wygrał Rumble. Wszyscy spodziewali się, że wygra z Romkiem. Przegrał tę walkę z Romkiem. I okej, i po prostu przez cały rok tak naprawdę dochodziliśmy do tego momentu, żeby wrócić po prostu jeszcze raz, po prostu jakby powścić. No i mamy kolejny twist. Gwiezdnych Wojnach były 3 części, Cody kontra Roman będą 3 części. Kurde. Ale nie ma żadnego twistu logicznego, to po prostu ale to nie musi być powiedział sorry, ale walczę ja, i tyle. No bo... Nie ma twistu. No bo wszystko się rozwija o historię. Historia Cody'ego Rhodesa jest mniejsza niż historia rodziny The Rocka, tak? Tam nie ma żadnej historii. No jak to nie? No head of the table. Rządu przyszedł, powiedział sorry, no. Nie, no zaraz, no przecież. Dokładnie tak. Historia Romana Reignsa jest bycie head of the table swojej rodziny, tak? To on jest głową rodziny całych Samoańczyków teraz na całym świecie. On jest prezydentem, papieżem i wszystkim naraz. No i The Rock jako jego szef ma z tym problem, w związku z czym przyszedł i to zmieni, tak? I akurat teraz ma z tym problem, tak? No bo akurat teraz mu na to pozwala kalendarz i pieniądze się zgadzają. No okay, to jest wrestling. No, teasowali to 4 lata temu, no, natomiast no, dopiero teraz im się kalendarze spięły. Okej, to dopisujesz, że tak powiem, drugi wniosek z tej dyskusji. Nie tylko nie powinien zostać bookerem, ale także nie powinien zostać reżyserem czegokolwiek, bo widzę, że budowa jakby jakichkolwiek scenariuszy w twoim wydaniu mogłaby być ciekawą przygodą. Bo ja się znam na wszystkim. Okej. Cały sens był tego, że Cody jest underdogiem, przegrał z Romanem Reignsem, Roman Reigns nie do pokonania, Cody ma swoją historię do opowiedzenia, chce zrobić to, co jakby jego ojcu zostało zabrane, cokolwiek to znaczy, ale niech będzie po prostu. Jego historia prowadzi do zdobycia pasa WWE, tego oryginalnego. Żeby to zrobić, no problem polega na tym, że musi pokonać najbardziej dominującego, przynajmniej storyline'owo, czempiona w ostatnich, nie wiem, 3-4 dekadach. No. Do tego się sprowadza, to jest bardzo proste story, które nie potrzebuje dodatkowego twistu. Rock pojawiający się nagle i mówiący sorry, ale ja walczę, to nie jest żaden twist, to jest po prostu zmiana planów, która jakby to nie jest niczym argumentowana. I to jest mój największy problem z tym segmentem jakby, że jeżeli już naprawdę muszą zrobić tą walkę Rock versus Roman, okej, whatever, ale po prostu forma, w jakim przeszli do tego po prostu z Cody'ego, który pokazuje po prostu, nie wiem, energicznie zaraz po wygraniu Royal Rumble wskazuje, z kim chce walczyć i po prostu wszyscy mówią, że to jest oczywiste, kogo on wybierze, po czym nagle po prostu 6 dni później nagle mówi, fajnie, ale jednak w sumie... No bo tak wrestling ma zaskakiwać właśnie. Wszyscy się spodziewali, no i nikt nie trafił. Natomiast nie, ja generalnie, żeby nie było, bo tak ja się trochę bawię adwokata diabła tutaj, tak. Co do tego, że ten Rock kontra Roman jest dla mnie większym main eventem i nie dziwię się, że skoro mają możliwość to zabukować, to dobukują, bo jest to jubileuszowa WrestleMania. Ja nawet się z tym nie do końca... Dla fana wrestlingu oczywiście, dla typowego fana... Jest to na papierze pewnie tak, ale no nie wiem... WrestleMania jest jak Super Bowl. To ma być impreza, którą ma obejrzeć jak najwięcej ludzi, jak najwięcej Amerykanów, jak najwięcej ludzi na całym świecie. Przykro mi, Cody Rhodes nie jest na poziomie The Rocka. Koniec, kropka. The Rock wracający na jubileuszową WrestleManię po to, żeby main eventować i walczyć ze swoim kuzynem o pas, jest dużo większym wydarzeniem niż Cody Rhodes i jego historia, bo jego tata kiedyś ten pas prawie miał. Z perspektywy Janusza i z perspektywy typowego fana zielonego, który sobie to odpali przez środek albo gdzieś zobaczy headline, że The Rock walczy, to prawdopodobnie zainteresuje się tym bardziej, niż gdyby zobaczył tam Cody'ego Rhodesa. Idąc z tym tropem myślenia, to co roku powinni, nie wiem, Hogana bukować. No. Gdyby mogli, to by bukowali. Ja się z tym nie zgadzam. No, Cody versus Romek i tak sprzeda całą WrestleManię. Już to zrobili. Ale WrestleMania i tak się cała sprzeda. To tak, natomiast ja mówię, jeżeli dla korowego fana wrestlingu, czyli ciebie, czyli tych, którzy to będą oglądać i po części trochę mnie, oczywiście Cody kontra Roman jest lepszym wyborem. Dla całej reszty świata nie jest. I tego się będę trzymać. Natomiast nie bawiąc się w adwokata diabła, oczywiście sposób, do którego do tego doszło, jest najgłupszym z możliwych, ponieważ wiedząc, że chcemy zabukować jako main event, trzeba dać temu Rockowi tą WrestleManię. To Rumble. Miejmy to za sobą i niech on to wygra wtedy, niech on tak dostanie title shota, przynajmniej wiemy na czym stoimy, a nie zmieniamy plany w ciągu 6 dni. Ja cały czas uważam, że plany się zmieniły przede wszystkim kontuzją Punka. Miało być inaczej. Natomiast wydaje mi się w tym momencie, tak już zupełnie że doszło do obrócenia planów obu panów, bo ja rzeczywiście w głowie miałem wizję, że jeżeli Roman się spotka z Rockiem, to gdzieś na jakimś właśnie Crown Jewel albo czymś takim, bo szejkowie lubią takie gale. Boks pokazuje, że oni płacą, zresztą wrestling też pokazuje, że płacą starym gwiazdom po to, żeby wracały i tak dalej, więc to dla mnie był headline właśnie takiej gali. Teraz wydaje mi się, że z racji tego, że te Crown Jewel trochę aspirują do bycia top 4, jeżeli chodzi o galę WWE, to tam możemy dostać koniec historii, co jest trochę smutne, bo to WrestleMania dla nas jest tym większym świętem, więc wydaje mi się, że panów zamieniono, natomiast sposób w jaki doszło do tej zamiany jest po prostu słaby. I tu się zgadzamy w 100%. Nie wiem, wydaje mi się, że tego sposobu nikt nie jest w stanie obronić, no chyba, że sam Cody to jakoś obroni za tydzień, bo powiedzmy sobie nie szczerze, że... obronić po prostu. Tego się nie dało obronić, bo jakby to, co się wydarzyło na tej gali, jakby zaprzecza wszystkiemu, co Cody Rhodes mówił i czym jego, że tak powiem, za czym jego postać stała przez całe ostatnie 2 lata od powrotu do WWE. Nie da się tego obronić po prostu. I jest to segment, który po pierwsze Cody wygląda jak... Nie będę używać tutaj nieprzyzwoitych słów. Po pierwsze, wyglądał się miał popłakać zaraz w tym ringu. I po drugie został, nie wiem, no, dwukrotne zwycięzcy Royal Rumble są potraktowane jako po prostu, nie wiem, no, sekretarka po prostu od The Rocka. Przyszedł po prostu, coś tam pogadał, że to nie jest pas hollywoodzki, po czym wezwał największego aktora z Hollywoodu po prostu, żeby od niego walczyć, więc Cody w tym wygląda fatalnie. Rockowi to w żaden sposób nie pomoże. The Rock zbiera aktualnie pewnie największą falę hejtu, jaki po prostu no, od początku swojej kariery. No, po prostu nikomu nie służy ten story, naprawdę. No. Znaczy ten segment. Nikomu ten segment nie służy, natomiast kończąc ten segment, jak Cody wyszedł, to publika skandowała This is awesome. No to gdyby byli tak zniesmaczeni tym faktem, że to The Rock stoi w ringu zamiast Cody'ego, to mielibyśmy jedno wielkie buczenie. Natomiast dobra, nie mieliśmy. Dobra, ale bądźmy szczerzy też. Jesteś na miejscu, nagle pojawia się The Rock, wiadomo, że dostanie on pop i to wcale nie zaskakuje, ale tak naprawdę publika nawet nie miała chwili, żeby się zastanowić, co właśnie się wydarzyło, co właśnie zostało powiedziane. I zobaczymy, czy jeżeli The Rock nagle się będzie pojawiać relatywnie cyklicznie po prostu na tych galach, czy dalej ten pop dostanie. No. Pamiętaj, że jednak main event... Okej, zobaczymy, ja nie jestem taki przekonany. Pamiętaj zresztą, że WrestleMania w tym roku jest gdzie? W Filadelfii. Pamiętasz po prostu ostatni raz, kiedy rok był wybuczany? Gdzie to było? Też w Filadelfii, no więc... No tak, tylko że nie porównujmy publiki na WrestleMania do żadnej innej publiki, ponieważ ta jest międzynarodowa, jest inna, jest większa i reaguje też trochę inaczej. W związku z czym tutaj ta reakcja może się trochę różnić. Nie twierdzę, że będzie identyczna, ale myślę, że jednak jest potencjał na to, że ten main event zostanie przyjęty tak jak... Main event WrestleMania 34. Nie wiem, ja uważam, że wy jesteście nerdy wszyscy, że to za tego Cody'ego płaczecie i to jest sports entertainment. No to było po prostu proste, dobre story, które no, fajnie było dokończyć. Dobrze, ale, chcieli to zobaczyć. Ale to wygeneruje więcej pieniędzy. Ja myślę, że jest czas w końcu zaakceptować to, że WWE jest nastawione tylko i wyłącznie na pieniądze i zysk. Jak chcecie pooglądać wrestling dla wrestlingu, który traci pieniądze, ale może wam się podobać, to Tony Khan co tydzień robi piękne gale. I tam... Ale Grzegorz, nawet nie chodzi o to, że ta gala była piękna, bo ta walka pewnie Cody'ego z Romkiem nawet też jakaś wybitna by nie była. Na pewno będzie lepsza niż Romka z The Rockiem, który pewnie po 2 minutach będzie ledwo w stanie się ruszać, niezdyszany bardziej niż ja biegnę z 200 metrów, ale to już powinny. To jest raz, a dwa, że no... Ja nie wiem, no... Moim zdaniem to było story, które łatwo było sprzedać, ludzie czekali po prostu, żeby to obejrzeć. No na tym polega wrestling trochę. No, nie może, ja wiem, że to jest po prostu jakiś już klisze, jak to się mówi, ale no, gdzieś te nowe postacie trzeba budować. No i w tym momencie Cody wypromował młodego, perspektywicznego zawodnika Rockiego Maivia. Wszystko się zgadza. No okej, no i widzisz, sam na ciężko podchodzić do tego poważnie, no tak naprawdę. Bo się nie da tego podejść. Bo dlaczego my podchodzimy poważnie do wrestlingu? Jeszcze nie podchodzimy. Dobrze, to jeszcze jeden fantasy booking w takim razie. No, skoro jestem tak tragicznym bookerem, no to... Jesteś. No wiem, dlatego zostawiam jeszcze ten scenariusz, który mi przyszedł do głowy. Do walki The Rocka z Romanem nie dochodzi, ponieważ cała rodzina Romana eliminuje Rocka gdzieś, tak? I wtedy w to miejsce, na samym końcu tego wskakuje jednak Cody. Z zaskoczenia przypominają sobie, że hej, przecież mam title shota. I jednak to on chodzi do tej walki i ją wygrywa. Lepiej? Czy też chujowo? Wiesz co, jeżeli to story zostanie dociągnięte do końca, no to okej, no na pewno jest to dużo lepiej niż to, co aktualnie jest planowane. Aczkolwiek... Znaczy my nie wiemy, co jest planowane na ten moment. Na ten moment wiemy tylko, że Roman walczy z The Rockiem. Tak? Nie wiemy co się dzieje z Codym w tym całym miksie. No nic się nie dzieje pewnie. No to... Nie będzie z Sethem walczyć. No. Okej, no to super. No dostaje pas B i potem wraca po pas A i robi pas C i jest czempionem. Wygranie pasa B sprawia, że wygranie pasa A będzie dużo mniejszym momentem. No, no dobrze, ale ten gość był Stardustem przed odejściem. Ten pas jest aktualnie teraz. No. Jaki? Downgrade'owany jest ten pas. Wszystkie są downgrade'owane. Wszystkie nic nie znaczą. Wszystko lewe pasy. One nic nie znaczą. Ten, co ja miałem tag teamowy na jersey przez 3 lata, to był jedyny prawdziwy pas w wrestlingu i w związku z czym tak jak się rozmawialiśmy, The Rock powinien dać mi spot w tym momencie. Ja już mam ciało rozgrzane po bumpach z wczoraj, więc ja normalnie Romana teraz mogę pojechać. I Sefa też, dajcie mi ich obu naraz. Fakty są jednak takie, że z tego co czytałem jeszcze w ogóle Rock ma w planach przejęcie tego bookingu od Triple H'a. Super. Gdzieś takie plotki chodzą, że w razie jakby, nie wiem, gdzieś tam powiedzmy magiczny ten skandal cały Vince'owy gdzieś tam jeszcze dojechał Triple H'a, to jest gotowy wyjechać ze swoją ekipą po prostu i zająć się również bookingiem, więc to jest po prostu, no, biorąc pod uwagę jak będzie bardzo, Hollywood, zajebiście. Biorąc pod uwagę jak bardzo fatalne było to, co się wydarzyło wczoraj na SmackDown, to jest jeden z najgorszych timeline'ów aktualnie, no ale spoko. Nie wiem. A ja jestem ciekaw. Widzisz, ja generalnie wrestling skończyłem oglądać jakiś czas temu już tak na poważnie, w związku z czym mnie bardziej interesują takie twisty i takie dziwne sytuacje, jak to, co się wydarzyło wczoraj i to, jak to się może rozwinąć, niż to, gdyby to story było z Codym Rhodesem normalnie planowane. I tak bym to obejrzał, oczywiście. Natomiast teraz mają moją uwagę, tak? Zaciekawili mnie. Zaciekawili ci swoją głupotę. Oczywiście, tak. To nie jest, mogliby cię zaciekawić czymś pozytywnym, a nie czymś... Ale ja generalnie tak mam w życiu, że tak jest. Ty też generalnie jesteś moim kolegą tak długo tylko i wyłącznie dlatego, że zaciekawiasz mnie w ten sposób. W związku z czym to tak działa. Sorry. Okej, coś w tym jest. Ja to rozumiem nawet. Czyli konsensus jest taki. No, jaki jest konsensus? Powiedz nam to. Konsensus jest taki, że ty i nerdy jesteście na nie. Mnie to jest obojętne, natomiast to będą zupełnie poważnie, spieprzyli, tak? Jubileuszowa WrestleMania, a historia pisała się sama i była przyjemna. Była prosta, ale była przyjemna, natomiast niestety przekombinowali. To jest właśnie też jeden z tych problemów, że nie mówimy tutaj o jakiej walce. Tak naprawdę miał być to, znaczy tak obstawiamy, że to miał być jakby koniec największego ranu z pasem w ciągu ostatnich 40 lat. Nie będzie. Na jubileuszowej WrestleManii, a teraz co? No nie będzie. Czy Rock w ogóle wygra tą walkę? DQ albo coś takiego. Natomiast wydaje mi się, że... W main evencie WrestleMania 40. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie Roman spokojnie będzie w stanie przeskoczyć Hulka Hogana, jeżeli chodzi o długość ranu z pasem, bo to prawdopodobnie wyskakuje nam koło września tego roku chyba. Tak, we wrześniu. To do września mamy Romana z pasem, potem wraca Cody i kończy historię. Już na tym etapie już będzie po ptokach. Rok temu po WrestleManii wszyscy mówili dokładnie to samo. Już jest po ptokach, nie wiemy jak to story mają przeciągnąć rok, żeby Cody jeszcze był ten, coś znaczył wracając do tego pasa i walcząc po raz drugi. Tak wszyscy powiedzieli, że całe momentum zostało zabite i już nie ma szans i ten. Rok później całe momentum zostało zabite po raz drugi, to zostanie zabite po raz trzeci. Nie zgodzę się z tobą. Ludzie byli źli na zeszły rok i mieli, że tak powiem, podstawę, żeby się obawiać, co dalej będzie. Czy Cody po prostu gdzieś poleci do midcardu i tyle. Powinien. Ale jakby szybko było widoczne, że Cody dalej jest over, nawet jest bardziej być może... Przynieście Stardusta. Że Cody nawet jest być może dalej bardziej over niż przed tym main eventem i było czuć, że to jest the guy, i że będą chcieli zrobić powtórkę w przyszłym roku. Logan Paul to jest the guy, nie wiem czy wy mówicie. Okay. Co, ty jesteś the guy. Oczywiście, tak. Najlepszy międzynarodowy wrestler na wyspie Jersey. Chociaż już tam nie mieszkam, ale... Najbardziej dominujący Polak w wrestlingu. Tak. A na północy Wielkiej Brytanii również. Jest nas tutaj 2, a ten drugi coś mi się nie podoba, w związku z czym trzeba będzie to zobaczyć. Dobra. Tyle. Nie ma co dywagować dłużej. Nie podoba nam się. Taki jest konsensus. Nie podoba nam się mimo wszystko. Mnie się nie podoba trochę mniej niż tobie. Ty jesteś bardziej niezadowolony ode mnie. Natomiast generalnie jesteśmy na nie i tyle. W związku z czym w komentarzach nie pytajcie o Lesia, tylko napiszcie co wy uważacie o tym wszystkim. I jak wy to widzicie. I napiszcie jak bardzo złym bookerem jestem, bo to będzie się przewijać przez kolejne odcinki. Ja tyle lat oglądam wrestling, że jestem w stanie bookować gorzej niż wy wszyscy naraz wzięci. Rozumiem, że ten cały program będzie po prostu zbiernią twoich bad-tape'ów. Tak. Okay. Aż w końcu się któryś sprawdzi i potem się okaże, że wcale nie jestem tak zły, jak wszyscy myśleliście. Będę wymyślać najgorsze, jakie mogę po to, żeby zobaczyć, który się sprawdzi. Gdzie WWE przekroczy granicę? Że zaraz zrobimy rebranding tego programu, że po prostu będziesz ty bukować nowe, najgorsze scenariusze możliwe. Ale no a dobrze, no to ja najgorsze. Obejrzałeś SmackDown w piątek? Obejrzałeś, tak? Moje nie są tak złe jak to, co zrobili z The Rockiem i Codym. Przykro mi. Tego byś nawet nie znał. No więc właśnie. Dlatego tutaj coś w końcu trafię. Przynajmniej będzie okazja, żeby nagrać więcej odcinków. A my za dzisiaj dziękujemy. Zapraszamy po raz kolejny na kolejny, jak się pokaże. Pewnie wrócimy za tydzień, znając życie. Nie wiem z czym. Tak naprawdę... Może nawet szybciej, biorąc pod uwagę, co się dzieje. No. Może być tak, że po road nagle nam zrobią takiego twista, że będzie o tym gadać. Mieliśmy quiz nagrywać, a rozmawiamy o wrestlingu, więc spodziewajcie się quizu następnego, jeżeli się nie wydarzy. I za ciebie bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. The Rock górą.